Dobry wieczór, w czwartek 13 czerwca. Rafał Kulik, zapraszam na ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. To był bardzo dobry, empatyczny, zawsze uśmiechnięty chłopak. Ciężko pogodzić się z tym, co się stało. Tak o Marcinie, który padł ofiarą brutalnego pobicia podczas Dni Sosnowca, mówią jego współpracownicy i koledzy z boiska. Bliscy żegnają 28-latka w mediach społecznościowych, a sąd rodzinny, w którym toczy się postępowanie, wciąż nie udziela informacji w tej sprawie. W poniedziałek policja zatrzymała troje nastolatków, którzy w tłumie mieli skatować mężczyznę. Ten zmarł w szpitalu. Fatima Orniska. Emocje wokół brutalnego pobicia ze skutkiem śmiertelnym 28-letniego Marcina z Jastrzębia-Zdroju wciąż nie opadły, a poruszenie społeczne sprawą jest ogromne. W miejscu, gdzie został skatowany mężczyzna, ustawiane są symboliczne znicze. Żałobę widać również w klubie piłkarskim, gdzie Marcin amatorsko grał od roku. Tam z jego niespodziewaną śmiercią nikt nie może się pogodzić. Podstawowym zawodnikiem naszej drużyny i co mogę powiedzieć, był wspaniałym człowiekiem, duszą towarzystwa, ciepłym, naprawdę życzliwym człowiekiem, gdzie takich ludzi bardzo mało się spotyka. Co mogę dodać, no, miał plany swoje życiowe, rozmawialiśmy w sobotę, gdzie mieliśmy zakończenie po sezonie, po meczu graliśmy z Podbeskidziem, dwójką, wywalczyliśmy drugie miejsce w czwartej Lidze Śląskiej. Marcin też ze swoją dziewczyną, widać, zakochana para, mówi: prezesie, będę troszeczkę mniej trenował, bo we wrześniu mam wesele. Ja mówię: Marcinku, ale wiesz, że ty jesteś wartością dodaną do tego zespołu. Równie dobre zdanie po sobie, ciepłe wspomnienia i przede wszystkim ogromną pustkę Marcin pozostawił w zakładzie karnym w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie był funkcjonariuszem. Jak mówi major Tomasz Marciniak, lubili go wszyscy, a w służbie więziennej był nie tylko mundurowym, ale przede wszystkim człowiekiem. Dlatego kolegów w ogóle nie dziwi postawa, którą według doniesień świadków wykazał się w niedzielę, mając stanąć w obronie młodszego chłopaka. Marcin od samego początku swojej służby w naszej jednostce wyróżniał się swoją postawą, zaangażowaniem, ale przede wszystkim wrażliwością na krzywdę innych. Także myślę, że ta postawa, jaką zaprezentował w weekend, wpisuje się w jego postawę w naszej jednostce. Marcin dał się poznać jako osoba bardzo ciepła, pozytywna, pełna energii, pełna życia. Więc informacja o tym, że doszło do takiej tragedii, że Marcin odszedł w taki sposób, tak nagły i brutalny, była wstrząsem dla nas wszystkich. W sprawie zatrzymano trzech 16-letnich mieszkańców Sosnowca, wobec których w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Sosnowcu toczy się postępowanie za zamkniętymi drzwiami, jak w czwartek poinformował nas rzecznik prasowy Sosnowieckiego Sądu Okręgowego. Co wynika z młodego wieku sprawców, śledztwo przeciwko nim prowadzone jest na podstawie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Decyzją sądu zostali oni umieszczeni w schronisku dla nieletnich na okres 3 miesięcy. W przyszłości ma dominować tam zieleń, a o przeszłości tego terenu mówić będą jedynie zabytkowe budynki. Dodatkowo dzięki nowej zabudowie połączone zostaną dwie dzielnice Rudy Śląskiej. Spółka restrukturyzacji kopalń podpisała z miastem list intencyjny w sprawie tchnięcia w tereny po kopalni węgla kamiennego Pokój drugiego życia. Chodzi łącznie o 65 hektarów. Szczegóły zna Paweł Jędrusik. To kolejne pogórnicze tereny, które Ruda Śląska chce zagospodarować. W kwietniu SRK przekazała miastu tereny po szybie Franciszek. Teraz są plany na tereny po kopalni węgla kamiennego Pokój. Jest to koncepcja zagospodarowania tego terenu także na cele mieszkaniowe. Nie tylko na cele zielone, które od zachodniej strony są dogodne, które będą wzmacniały trakt ludzki, który już mamy, Górę Antonię, którą mamy tu w pobliżu. Ale tu cele mieszkaniowe, żeby połączyć dzielnice. Nowy Bytom-Wirek właśnie takim mieszkaniowym, miejskim przejściem. A na terenie znajdują się 23 obiekty, które można wykorzystać. To m.in. budynek maszyny wyciągowej szybu Lech 1, czy wieża wyciągowa i nadszybie szybu Lech 2. Stawiamy do dyspozycji 65 hektarów w centrum miasta Ruda Śląska, które stanowią podstawę do rozwoju, włączą się w proces transformacji nie tylko miasta, ale również regionu, bo to Ruda Śląska jest tym miastem położonym w sercu aglomeracji. Historia kopalni Pokój sięga 1902 roku. W 2016 roku została przekazana spółce restrukturyzacji kopalń.
Nie wiadomo, jaki będzie zakres techniczny prac przy naprawie uszkodzonego odcinka drogowej trasy średnicowej w Zabrzu. Wiadomo, że ruszyły już roboty, które mają potrwać aż pół roku. Będą to kolejne prace na 3-kilometrowym fragmencie trasy pofalowanym wskutek procesów chemicznych. Nie było innego rozwiązania, bo nawierzchnia narastająco wybrzusza się od czasu jej oddania, czyli od 10 lat. Nie pomogły doraźne frezowania i naprawy, a ciągle obowiązuje ograniczenie prędkości, które zmęczyło już kierowców. Prace dopiero się rozpoczęły, a już wywołują emocje u kierowców. Jest to trochę uciążliwe te remonty, tam jest ograniczenie, zaś takie wyboje. Cały czas są skocznie, całe te lata oni to wyfrezują i nadal to powraca do pierwotnego stanu. I są ograniczenia 80 i tak się podskakuje. To jest bardzo duże utrudnienie dla kierowców, wie pani, i to tutaj na DTS-ce, ale jak patrząc tutaj na całą okolicę, na Śląsku i tutaj w okolicach w aglomeracji, no wszędzie są te roboty, jest nagromadzenie. Nie wiem w ogóle, najpierw powinni w jednym miejscu zrobić, skończyć i potem rozgrzebywać drugie miejsce, a nie wszędzie rozgrzebią i jak tu jeździć. Teraz wolniej i uważniej niż zwykle. I tak przez pół roku, aż utrudnienia miną. Przez ten czas na 3-kilometrowym fragmencie trasy ruch będzie odbywał się jedną jezdnią, po jednym pasie w każdą stronę. W związku z robotami został także zamknięty dla ruchu węzeł łączący DTS z ulicą Roosevelta w Zabrzu i ulicą Sikorskiego w Gliwicach. Objazd wyznaczono ulicami Roosevelta, De Gaulle'a do Ronda Sybiraków. Prace naprawcze obu jezdni potrwają około 6 miesięcy. Budowana przez ponad 30 lat DTS Katowice-Gliwice to największa i najważniejsza obok odcinka autostrady A4 arteria drogowa w górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Obsługuje ruch lokalny, uzupełniając równoległą autostradę A4, licząca ponad 31 km średnicówka. Od węzła z trasą S86 w Katowicach do węzła z drogą numer 88 w Gliwicach w zdecydowanej większości zapewnia po 3 pasy ruchu w każdą stronę. Od dłuższego czasu ich celem jest budowanie odporności psychicznej dzieci i młodzieży. Zachęcają do odnalezienia w sobie ambasadora niemożliwego, czyli kogoś, kto ma odwagę marzyć o lepszym życiu i lepszym świecie. Przez 20 lat istnienia Fundacji Ulica problemy dzieci i młodzieży uległy zmianie. Jak mówią teraz, częściej chodzi o to, co dzieje się w środku. Dlatego postawili na budowę odporności psychicznej dzieci i młodzieży. Narzędziem ma być Centrum Motywacyjno-Profilaktyczne, które właśnie otwarto w Katowicach. Magda Sincewicz. Potrafią słuchać innych, potrafią dziękować innym i potrafią prosić o pomoc. Niby takie proste, a jakże nieraz trudne do wykonania. Da się jednak, trzeba tylko wiedzieć jak. One właśnie tego się uczą. I to od najlepszych, od światowych autorytetów. Kto chce się nauczyć danej umiejętności, to pokazuje i może poglądać, bo nie każdy wie od razu. Mhm. Więc też jest takie pole, żeby się zastanowić i przemyśleć. No właśnie. Do tej pory wyglądało to tak, że skupiano się na problemach. On spowodował, że ci, którzy mają wspierać młodych ludzi w potrzebie, będą doszukiwali się w nich najsilniejszych stron i przekuwali w konkretne działania. Wszystko odbywać będzie się tu, w nowo otwartym Centrum Motywacyjno-Profilaktycznym w Katowicach, pierwszym takim miejscu w kraju. Sam pomysł powstał i narodził się w momencie, kiedy dzieci i młodzież w sytuacji postpandemicznej zaczęły przeżywać, albo zaczęto się mówić o bardzo dużym kryzysie zdrowia psychicznego, ale też prężności psychicznej młodych ludzi. I wtedy szukaliśmy pomysłu na to, w jaki sposób móc młodych ludzi wspierać najbardziej adekwatnie, jak jest to możliwe. Na naszej drodze pojawił się dr Ben Furman i okazało się, że te same idee, którymi pracujemy od lat, są tożsame z filozofią pana doktora. Pochodzącego z Finlandii psychiatry i terapeuty, pracującego w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, mających na celu zapobieganie powszechnym problemom szkolnym i tym życiowym młodych ludzi oraz sposobach radzenia sobie z nimi. Wcześniej byliśmy bardzo zajęci problemami. Chcieliśmy zrozumieć problemy i je wyjaśnić, ale teraz w nowoczesny sposób zaczynamy myśleć, jakich umiejętności potrzebują dzieci, czego muszą się nauczyć, jakie umiejętności społeczne i socjologiczne muszą w sobie rozwinąć. Opiera się więc to bardziej na pomaganiu dzieciom w rozwoju niż na zrozumieniu, dlaczego mają problemy. I mimo że nie rozumieją tych mechanizmów, czują, jak wiele to dla nich znaczy. Takie miejsca są niezwykle ważne dla młodych ludzi właśnie, którzy wchodzą w tą dorosłość i potrzebują takiej bezpiecznej, wspierającej przestrzeni.
To pierwsze tego typu miejsce w kraju. W planach jednak są kolejne, bo są przykładem na to, jak bardzo wsparcie i zrozumienie są niezbędne na różnych etapach naszego życia. Myślę, że to miejsce będzie odpowiedzią nie tylko dla rodzin zastępczych, ale dla każdego i młodego, i starszego, i tych dorosłych, bo to, co dzisiaj jest najbardziej nam potrzebne, to wzmacnianie tych naszych, bym powiedziała, różnych umiejętności, ale też i profilaktyka, właśnie żeby nie doszło tak do, bym powiedziała, tych tak zwanych tragedii. O tym właśnie mówi dr Furman, twórca metod Kids Skills i Skillful Group, skupiających się na szukaniu rozwiązań oraz umiejętności, patrząc w przyszłość, a nie na to, co za nami. Na koniec serwisu Paweł Jędrusik przygotował materiał o autobusie Przemyśleń. I nie chodzi tu o ruchomy pokój zwierzeń na sześciu kołach. Okazuje się, że za sterami autobusu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Katowicach siedzą prawdziwi bluesmeni. To dwóch Sebastianów, Luis i P. oraz Maciąg. Oprócz pasji do autobusów połączyła ich też pasja do muzyki. Zobaczcie sami. Jadą żółtym autobusem przez miasto i nazywają się, a jakżeby inaczej, Yellow Buses. Czasem nie ma co się spieszyć, trzeba dostrzegać inne rzeczy. I pewnie z tych obserwacji powstał pomysł piosenki W autobusie Przemyśleń. Za jej powstanie odpowiada dwóch kierowców katowickiego PKM. W piosence dzielą się nieco spostrzeżeniami na temat swojej pracy, a w teledysku Katowice przemierzają żółtym Ikarusem. To jeden z tych przykładów na łączenie pracy z pasją. Jak byłem młody, to szukałem takiej swojej pracy, takiej jakiejś ulubionej. Pracowałem na wózkach widłowych i no, w różnych firmach takich magazynowych. No i zrobiłem wreszcie prawo jazdy na autobus. No i to mi dało takie, że tak powiem, no spełnienie. Takie zawodowe i też hobbystyczne. Muzycy amatorzy w swoim teledysku wykorzystali nie tylko podstawowe narzędzia swojej pracy, ale również kolegów z katowickiego PKM-u. Wszystko oczywiście za zgodą pracodawcy i po godzinach pracy. Są bardzo dobrymi pracownikami, nie mamy na nich żadnych skarg. Myślę, że gdyby nie przepadali za swoją pracą, to nie wybrzmiałoby to tak fajnie w tym teledysku, a jest on bardzo, ma bardzo pozytywny przekaz. Tak naprawdę możemy zobaczyć, jakie przemyślenia mają nasi kierowcy i że są one raczej pozytywne. I tylko szkoda, że prowadząc autobus nie da się jednocześnie grać na perkusji czy gitarze, choć pośpiewać zawsze trochę można. I zanim się rozsiądziesz, już będziesz wysiadał, czy wszystko zagrało tak, jak chciałeś. To było ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Na kolejne zapraszam już jutro. Spokojnej nocy, dobranoc.